Hej, cześć, witam serdecznie, z tej strony Space Empiria i zapraszam na pierwszy odcinek z nowej gry, którą tutaj, nowej to nie jest wcale nowa gra, bo chodzi o Gran Turismo na PlayStation 4. Zagramy sobie, w ogóle to jest, dzisiaj ją kupiłem, więc to jest taka całkiem mocna świeżynka. Zagrałem sobie 4 czy 5 wyścigów. I teraz pogramy sobie na takim porządnym poziomie trudności. Pokażę wam, myślę, że dwie trasy. Pierwsza to będzie taka typowa trasa wyścigowa, czy asfaltówka. To będzie ta, weźmy sobie, może być ranek, albo nie, tam dzień. Jeżeli chodzi o samochód, wybierzmy sobie jakiś łatwiejszy do prowadzenia. Nie wiem, a może tego Lexusa? Zobaczymy, maksymalna prędkość, pokonywanie, stabilność. Dobrze, żeby stabilność tutaj była. I albo pokonywanie zakrętów na 4.0. Dobra, wybierzmy sobie to auto. Dobra, mamy tylko jeden kolor. Skrzynia manualna. Ogólnie wybierzmy sobie poziom zawodowca i tutaj są wszelkie te pomoce, takie asysty wyłączone, więc zobaczymy, jak to pójdzie takim samochodem. Mercedes AMG GT3. O, to nie ma tutaj. Przebacz. Trzeba wziąć łyka kawy. No, no i zobaczymy. Gra jest naprawdę fajnie zrobiona. Przeciwnicy komputerowi nie są zbyt trudni, w moim przekonaniu. Przynajmniej tak jak zdążyłem trochę pojeździć. Natomiast tryb online jeszcze jest do zbadania, jeszcze go nie próbowałem, bo cała kwintesencja tutaj to jest właśnie ten tryb online w tej grze. Gramy na PlayStation 4 Pro w ustawieniach graficznych maksymalnych. Naprawdę to jest konkretna bryka, słuchajcie. Bardzo fajnie się prowadzi. Bardzo przyczepny, bardzo dynamiczna jazda. Tylko że tutaj troszeczkę jeszcze muszę nim okiełznać, tu widzę. No te zakręty nie bierze wcale źle, tylko mi tutaj wrzuciło, bo ja po prostu nie znam auta. Niestety, tak się to kończy. No także we wstecznym lusterku, że tutaj nadjeżdżają oponenci. Trochę ich tu wyprzedzić zdołałem. Raz zmienić bieg trzeba na wyższy, jasne. Bardzo płynnie, tutaj nie wymaga chyba przełączania w ten tryb performance, można grać spokojnie na tryb, w tym trybie wysokiej grafiki, wysokiej jakości grafiki. Mamy w tej chwili drugie okrążenie, to jeszcze jedno. Jej. Rozpędziłem po prostu jak wariat. Zamiast ostrożnie, to tutaj po prostu arkadowo sobie pojechałem, a trzeba było ostrożnie, bo przecież nie wyhamuję w miejscu. I tu mnie musiał trącić, widzicie, no niestety.
Ja tu dostałem strzała w tyłek i mnie obróciło. Zobaczymy, czy się uda z trójki ruszyć. Żegnamy dwójkę. Powinno być dobrze. Może jedynkę jednak. No, niestety nasi tu odjechali, cała grupa. Krajobrazy przyjemne, jest na co popatrzeć, chociaż no, oczywiście na drogę w pierwszej kolejności trzeba. Niestety dojadę na końcu stawki. Ale wiecie, to ja sobie to obejrzę potem, za miesiąc. Się będę śmiał z tego, co ja tutaj wyczyniam. Ale przy okazji sprawdzę, jak tam właśnie są postępy w nauce tutaj jazdy na tym symulatorze. Dobry bieg tutaj. Muzyczka jest z gry, więc ja ją trochę ściszyłem. Aczkolwiek pewnie nie wiem, czy YouTube nie zablokuje tego filmu, no mam nadzieję, że nie. Chciałem wam pokazać tą grę jednak w całej krasie, razem z tą muzyką również w intrze. I podczas menu też leci fajna muzyczka. Z tego co widziałem, to jest 20 tras. Nie wiem, czy to są wszystkie trasy. Niektóre są poblokowane, ale łącznie ich jest tutaj 20. To jest wersja. Jest też jeszcze jedna wersja tej gry. Jeszcze jedna okrążenie z tego co widzę. Nazywa się Spec 2, a to jest zwykła. Spec 2, z tego co widziałem, różni się jedynie tym, że ma dodatkowych 10 aut bonusowych. Ale tutaj ilość samochodów jest i tak bardzo wysoka, więc myślę, że się nie połakomiłem na to, bo ona jest dwa razy droższa niż zwykła, a poza tym niczym się właściwie nie różni. Jest jeszcze chyba, może jakieś są trasy dodatkowe, no nie wiem. Oj. Trzeba szybciej biegi zmieniać. Padnę chyba. Zakręt pokonałem, bo już pamiętam, że tutaj trzeba mocno zwolnić. Tutaj wystarczy na trójce. No i cóż, trasy się uczy na pamięć, pokonując ją kilkadziesiąt razy. Się po prostu wie, jaki zakręt, jak należy na jakim biegu pokonywać i gdzie należy hamować. Jest bardzo wymagająca ta gra. Assetto Corsa pod względem realizmu, jakby może trudności w prowadzeniu, jest chyba trudniejszy jednak. Łatwiej te samochody chyba jednak wychodzą. No, trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie jeździłem takimi autami, więc może moje tam przypuszczenia są mylne. Może to Assetto Corsa jest zbyt trudny. Dobra, pokażę wam jeszcze jedną traskę. Zupełnie inną. Się zdziwiłem, że taka trasa tutaj jest. Właśnie jest szutrowa trasa. No i tutaj nie popisałem się niestety.
też nie celem jest tutaj pokazywanie wam, jak należy objechać, tylko po prostu trochę takich zrzutów z gry, bo może za dużo ich też nie widziałem. Pojedziemy sobie na szutrze, ale pojedziemy może o świcie, może będzie ciekawe. Nie wiem, jak zrobić deszcz. I cóż, weźmiemy sobie jakiś samochód, może tego Golfa, słuchajcie, na ten szutr. Będzie wolniejszy trochę. No i pogramy oczywiście też na w tym trybie zawodowym. To będzie jeden oponent, jak widać. Dobra, i lecimy. Dobra, już jestem. Musiałem coś poprawić. I musimy gonić tego naszego... No i właśnie, tutaj mamy szutr. Możecie mi wierzyć lub nie, ale mocno czuć to na kierownicy, tą nawierzchnię całą. Czuć też, jak samochód wchodzi w poślizg. No i cała kierownica po prostu... Uj, się zagapiłem tutaj trochę. A, mamy światła włączone, widać. O, właśnie. No i zobaczcie, ta grafika, no naprawdę jest, kurczę, wypasiona tutaj. No, wpadniemy w płot. Dobra. Reklama gry. Bo wiadomo, co gramy. Także można się nawet jeszcze pościgać nawet na takich tutaj trasach. Na takiej szutrówce. Powoli go dochodzę. I następny odcinek, myślę, że już się pokuszę o tryb online, żebyście zobaczyli, jak tutaj właśnie wygląda. Tutaj mnie niestety mocno wyrzuciło na tym zakręcie. Ten samochód żyje tutaj trochę własnym życiem. Jest bardzo nierówna ta droga, więc też przyczepność jest odpowiednio słabsza. Ale wydaje mi się, że tu się uda mi wyprzedzić. Żeby tu nie skończyć gdzieś w rowie. Chyba delikatnie gazem, bo to jest drugie okrążenie. Widać już światła tylko z tyłu. Co do kamerek i widoków, mamy taki. Jest taki oczywiście widoczek. Taki. Tu. Oj. Właśnie moja konstrukcja, widzę, mi się odkleja moich nowych diod. Nie mogą. Się dobrze przykleić tutaj do tego mojego parapetu. Muszę coś lepszego wymyślić. A dzisiaj je dopiero zainstalowałem. Leżały w szafie, więc. Czemu nie? Ale dobra, to się skupmy na jeździe, bo to. O tym jest mowa. Hop. Nie dowieziemy chyba tutaj to prowadzenie. I tutaj to jest ten zakręt taki ostry, no to tu trzeba uważać. Bo tam z tyłu ten komputerowy gracz nie popełnia na pewno takich błędów. Ale jego moc jest odpowiednio chyba ograniczona, żebym ja tu mógł wygrać to. Widzę, że jest zjazd też boczny do alei serwisowej chyba, jak te wyścigi są dłuższe. Mamy ostatnie okrążenie. Dobra, poczekajcie chwileczkę.
Musiałem na chwilkę spauzować i tu... Ach, to mnie kosztowało jednak... Musiałem poprawić to, co trzeba. Na lodowisku tutaj teraz się pojechało. I patrzcie, w ostatniej chwili... Nie no, nie mówcie, że ja to... Tutaj mogę. Będzie jeszcze zażarta walka jednak. Na tym ostatnim okrążeniu. Ale to dobrze. Nie wiem, czy daleko mamy do mety. Chyba meta jest oznaczona takimi dwiema kreskami, mi się tak wydaje przynajmniej, że tak może to być. Więc jeszcze jest czas, żeby tutaj... nadrobić tą stratę. No widzicie, ten przeciwnik komputerowy wcale nie jest jakiś specjalnie wymagający. Tu oczywiście... spektakularne przyłożenie bokiem. Czas gorszy. To dopiero się zaczną wyścigi z graczami, podejrzewam. O, komputerowy gracz tutaj, ten komputer to... To jest tylko trening. No, także widzicie, nie jest to jakoś specjalnie trudne, a zabawy jest dużo, więc graficznie fajna. Zobaczymy właśnie jak na multiplayerze, na to liczę, że będą fajne zabawy z graczami, bo tutaj mamy, w tej grze jest właśnie taki system dobierania przeciwników, nie tylko na poziomie trudności, czyli komputer jakby dobiera nam przeciwników, którzy też są na podobnym co my, ale też bierze pod uwagę nasze zachowanie na trasie, czyli jeżeli powodujemy dużo wypadków, to w pewien sposób zostajemy za to pewnie ukarani. Więc trzeba jechać rozważnie, nie powodować kolizji, to też się bardzo liczy, że... No cóż, myślę, że w następnym gameplayu sobie zobaczymy albo online, albo sobie zrobimy jakiegoś streamka, ale to dopiero w weekend obok Elite Dangerous, to pewnie w to sobie pogramy. Wiem, że dużo osób na PlayStation 4 lubi tę grę i w nią gra, więc myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem tutaj towarzyszy do takich wyścigów. Także z tej strony Space Empiria, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hej, hej.